Chciałem wam pokazać, jakby jak się robi dobre materiały omawiające problematykę Polski i nie tylko Polski. Bo bardzo uderzyło mnie. Bardzo uderzyło mnie, że nie widziałem takiego materiału i takiego szerokiego omówienia w perspektywie z wewnątrz, a jakby na zewnątrz powstają bardzo ciekawe materiały o naszej sytuacji. I mam tutaj na myśli materiał Voxa, który mówi o kryzysie migracyjnym na Białorusi. I muszę powiedzieć, że ten materiał mi się super podobał, ponieważ ja bardzo, bardzo dobrze podchodzę do takich ładnych, analitycznych materiałów, które też troszeczkę uzmysławiają to, jak może wyglądać ta sytuacja nie tylko na naszym podwórku, ale w szerszym europejskim kontekście. Więc spojrzymy sobie teraz na materialik Voxa, który, jakby tak jak powiedziałem wcześniej, nie trafi na YouTube'a, dlatego że dostanę copyright strike'a, ale stwierdziłem, że warto by go było tutaj obejrzeć. There is a crisis happening here, along the border of Belarus and Poland. Thousands of migrants trying to make it deeper into Europe had been trapped in makeshift camps in freezing temperatures for weeks, often without water, food, or medical attention. Thousands of people caught in the middle of an intensifying geopolitical dispute. Stranded in freezing conditions. Miłego wieczoru. Human rights groups say that the harsh conditions have already killed some of the migrants. Migrants coming to Europe usually make their way through countries that border the Mediterranean Sea. But earlier this year, Poland, Lithuania, and Latvia saw a spike in irregular crossings along their landlocked borders. When you take a closer look, you'll notice these crossings are taking place along Belarus's entire border with the EU. And the reason this border is the new epicenter of Europe's migration crisis is one man, Europe's last dictator. Jakby, zobaczcie, mamy minutkę i już mamy omówienie. Pyk, 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 pyk. Co się dzieje, jak się dzieje, jak wygląda i tego. Natomiast to jest 10-minutowy materiał, z którego wychodzi dużo ważnych rzeczy i myślę, że jest też trochę rzeczy, których możecie nie wiedzieć. Dlatego pomyślałem, że fajnie było, gdybyśmy go obejrzały razem. In 2020, Alexander Lukashenko claimed victory in Belarus's presidential election. An election widely believed to be rigged. Backed by his main ally Russia, Lukashenko ruled for four prior terms that were also considered fraudulent. But this time, the response was different. After the results were announced, thousands of Belarusians took to the streets, despite the pandemic, to demand Lukashenko step down. Instead, he responded with a brutal crackdown and arrested more than 7,000 protesters. Hundreds were beaten and tortured. Four people died. And his political opposition was forced to flee the country. Lukashenko's nickname, Europe's last dictator, became more fitting than ever. The EU responded with sanctions, marking the beginning of a dangerous struggle between the EU and Belarus. The EU will impose shortly sanctions on a substantial number of individuals responsible for violence, repression and election fraud. I jakby tu chciałem się tylko zatrzymać. Zwróćcie uwagę na to, co robi Unia Europejska i jakby na to, że jak zajebiście przeciwskuteczne jest to, co robi Unia Europejska. Unia Europejska patrzy na urzędników właśnie Łukaszenki i mówi, no to nałożymy na was sankcje. I jakby ci ludzie
jakby nie poprawia to niczyjej sytuacji. Nie jest to jakby żadnym zajęciem tak naprawdę pozycji wobec kraju, gdzie na przykład większe, bardziej agresywne jakby działania mogłyby doprowadzić do rozchwiania sytuacji w kraju. W kraju do tego stopnia, że faktycznie mogłoby dojść do destabilizacji Białorusi, tylko będziemy walić po finansach urzędników i tyle, nie? Gdzie ci urzędnicy jedyne co będą robić, to będą po prostu praktykować korupcję jeszcze mocniej i jakby gówno będzie spływało w dół. Zajebiście nie podoba mi się ta mentalność i to podejście do rozwiązywania problemów, nie? Despite this first round of sanctions, Lukashenko continued to crush dissent. He used prisons across the country to hold hundreds of political prisoners and arrested 27,000 civilians. So the EU doubled down and imposed two more rounds of sanctions. But Lukashenko only got more aggressive. In May of 2021, Belarus intercepted a passenger plane as it flew over Belarus's airspace. After forcing it to land, Belarus officials arrested a prominent Belarusian opposition journalist. He was allegedly forced to confess to plotting riots on camera. Protasiewicz jest jednym z założycieli Nexty, czyli jakby serwisu, który komunikował bardzo dużo o zamieszkach na Białorusi w ubiegłym roku, nie? As of today, he's still under house arrest. Tak naprawdę to chyba dopiero wczoraj banki i finansiści złe przestały obsługiwać rząd, przelewy, organizacje, fundacje z Białorusi, zanim poszły nawet niektóre rosyjskie banki i organizacje finansowe. No właśnie, nie? The EU countered with yet another round of sanctions. This time, Lukashenko manufactured a crisis at the border to get back at them. Migrants hoping to get to Europe often make their way to these coastal areas. Mówisz o Protasiewiczu? Ja wiem, że ten główny przeciwnik Putina jest naziolem. Ten, nigdy nie pamiętam, jak on się nazywa. Ten, którego Putin próbował odstrzelić, ale nie wyszło. And then take a dangerous boat ride to European shores. Nawalny, no. It's an arduous journey that can take days. Many don't make it. But in the summer of 2021, a seemingly easier path opened up. Shortly after the fourth round of EU sanctions, Lukashenko announced he wouldn't be stopping migrants from heading to the EU. It was more than just a warning. Belarus hadn't seen a lot of Middle Eastern migrants come through here in the past. So the Lukashenko regime created new ways to lure them into the country. Belarus began offering tourist visas to thousands in the Middle East, especially in Iraq. Flights from Istanbul, Damascus, and Dubai on Belavia, Belarus's state-owned airline, more than doubled compared to the same time last year. Encouraged by Belarus's open borders, thousands of migrants from war-torn zones arrived in Minsk. Once on the ground, reports show Belarusian guards bust them to the border along Latvia, Lithuania, and Poland. But the EU border wasn't open to them. All three countries declared a state of emergency at the border and put up barbed wire fences. Looking for an opening, thousands of migrants eventually ended up here. Dla mnie jakby bardzo dużym problemem w całej tej narracji, w całej tej dyskusji jest to, że ja jakby cały czas nie rozumiem, dlaczego tak naprawdę nie mówi się o tym, że zamknięcie granic przez Polskę, Litwę i Łotwę jakby ma też jeszcze jedną bardzo dużą konsekwencję. Jakby to oznacza, że ludzie próbujący uciekać przed reżimem Łukaszenki też mają zamkniętą drogę. Też mają drogę, która jakby jest nagle stała się niemożliwa. I to jest takie dodatkowe zwycięstwo Łukaszenki, którego... Ja słuchajcie,
jakby to nie jest z mojej strony ego trip, ale ja autentycznie od nikogo nie słyszałem jakiejkolwiek rozmowy na ten temat. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek mówił coś takiego. I strasznie mnie to szokuje, bo mam poczucie, że to jest bardzo ważne i że kinda powinniśmy też brać to pod uwagę. At this checkpoint on the border, where things escalated. Poland rushed thousands of troops to the border to push the migrants back. They used tear gas and water cannons to stop migrants from crossing. On the Belarusian side, border guards wouldn't let the migrants retreat. They forcibly held them and pushed them to try again. As many as 4,000 migrants got trapped in this violent cycle. They couldn't go back to their home countries and couldn't go to Minsk either. Those tourist visas were no longer available to them. The EU labeled this hybrid warfare, and in... Maro, przypomnij się z tym, proszę, po filmie, dobrze? In many ways, it is an act of aggression. Belarus trapped the migrants. No tylko, że to nie jest wojna hybrydowa, ponieważ nie toczy się na wielu tego. But the EU also failed the migrants by ignoring its own legal code, which prohibits collective expulsions or pushbacks. And guarantees minimum rights for persons apprehended or intercepted in connection with irregular border crossings. To znaczy, okej, tutaj troszkę zła interpretacja jest. Ta dyrektywa wyznacza minimalne prawa, a nie gwarantuje minimalne prawa. Or intercepted in connection with irregular border crossings. Contrary to the law, the migrants here were denied their rights and pushed away. And it's not the first time it's happened. In 2015, Syria, Iraq, and other Middle Eastern countries were deep in conflict, forcing many to flee for safety. Back then, the safest route into Europe went through Turkey. From there, migrants could cross into Greece by land or take short boat rides across. Hundreds of thousands of migrants came in this way. It was the largest migration wave ever recorded in a single year, and the EU wasn't prepared. So in March of 2016, the EU made a deal with Turkey. Put simply, Turkey would hold back migrants and take back any who made it to Greece. In exchange, the EU would pay Turkey 6 billion euros. With this deal, the EU moved its external borders from here to here. Essentially outsourcing its border security and legal responsibilities. Human rights groups warned the deal was reckless and illegal and made migrants subject to human rights violations. Still, the deal went on to take effect and migrant arrivals in Greece plummeted. The deal was so effective in stopping the flow of migrants, it soon took on a new geopolitical importance. Over the years, Turkey learned it could threaten to let migrants in exchange for more funds from the EU. Pięknie, nie? But it's not just Turkey. Europe has paid all these countries to keep migrants from its borders. I to prowadzi do strasznych rzeczy. Jakby w Maroku są takie strefy jakby przejściowe, w których, i w Tunezji chyba też, takie strefy przejściowe, jeżeli chodzi o w ogóle dostęp do portów i tak dalej. W Libii wszyscy ludzie, którzy są zawracani, niezależnie od tego, czy pochodzą z Libii, czy pochodzą z jakby na przykład z południa Afryki, lądują w sytuacji, w której wpadają w ręce handlarzy niewolników. Jakby Unia Europejska całkiem realnie prowadzi do powstania rynków niewolników, ponieważ dostarcza miejscom takim jak Libia, która jest zdestabilizowana po tym, jak Amerykanie zabili jej dyktatora. Przetrzymywała ludzi, nie?
Niesamowicie smutne jest to, że widzę nie Mołdowii, tylko Mołdawii. Lipki typowo cierpienie ludzi. Ważne, że ja tego nie widzę i mam rączki czyste. No właśnie, nie? Jakby takich materiałów w Polsce nie zobaczymy, nie? I to nie ma znaczenia, czy mówimy o lewicowych, to znaczy liberalnych czy konserwatywnych mediach, nie? A to jest bardzo dobre omówienie tematu. I jest mimo tego dalej bardzo pigułkowe też, nie? Rzeczy, które ja mówiłem o niewolnictwie, chyba się tutaj nie pojawiają między innymi. You'll notice they form a buffer around Europe that stretches from Turkey to Morocco. In many of these places, migrants are subject to abuse and violence, including being pushed back to the conflict areas they are trying to escape. But Europe usually gets away with pushing back migrants because it happens here, far away and out of sight. And this gives all these countries leverage and incentive to use migrants as pawns. And that's exactly what Lukashenko is doing in Belarus, to try and get the EU to drop its sanctions. But it doesn't seem to be working. And we agreed to expand the scope of the sanctions regime on Belarus. Przy starzejącym się społeczeństwie Polski i Unii Europejskiej wydajemy miliardy, bo to cały czas trwa, żeby zastopować lekarstwo na naszą dolegliwość. Deal wszechczasów. No tak. Does not lead via Belarus. After weeks of escalation, the EU adopted yet another round of sanctions and pressured airlines to cut off major air routes from the Middle East to Minsk. Belarus has finally admitted to moving migrants to the border with Poland and has brought the migrants from the cold camps to nearby warehouses for now. But Lukashenko hasn't fully backed down yet. In fact, he's still encouraging migrants to cross into the EU. And that's because as long as the EU continues to incentivize countries to keep migrants away from its borders, leaders like Lukashenko will find ways to exploit them. Ja ogólnie lubię oglądać materiały Voxa, uważam, że są często świetnie przygotowane. Natomiast, jakby mówię, też widzę, że Vox czasem dodaje perspektywy i kontekstu do rzeczy, które w Polsce są śmiesznie słabo omawiane, nie? A tym razem rzecz dotyczy Polski. Wiecie, jakby... To jest troszeczkę tak, że uważam, że potrzebujemy takich materiałów i niestety do tego przydaje się. Skąd w ogóle Vox jest? Vox jest amerykański. Uważam, że mogę być stronniczy, natomiast uważam, że Vox w większości wypadków bardzo ładnie opisuje naszą rzeczywistość, nasze jakby naszą sytuację, nie? Wygnanie PiSu był słaby, twierdzi, że za PO Polska szła w dobrą stronę, no bo Vox ma dalej neoliberalne zacięcie, no. Jakby nie oszukujmy się, że jakby neoliberalny rząd, który jeszcze wypchnął Tuska do roli króla Europy, będzie jakoś specjalnie się srał o to, żeby znaczy będzie bardzo przeszkadzał Voxowi, nie? Tak długo jak nie robi zbrodni przeciwko ludzkości. Natomiast ja wrócę na chwilę do rozmowy z Darią Gosek-Popiołek i do jej konkretnego fragmentu, tak? Jeżeli chcecie obejrzeć rozmowę, to jest na YouTubie w tej chwili, na YouTubie Ralindela.
Natomiast wrócę do tej rozmowy w jednym kontekście, to znaczy tego, że zobaczcie, w momencie, w którym zapytałem się, jak czy ktoś odpowie karnie, prawnie za to, że jakby użyto armatek wodnych przeciwko cywilom, to Daria była zaskoczona, nie? I myślę, że jej zaskoczenie jakby nie jest absolutnie, nie wiem, oskarżeniem, czy winą, czy czymś. Nie, zupełnie nie próbuję implikować tego, tylko mam takie poczucie, że to nie jest w przestrzeni mentalnej jakby polityków. Nie mieści się jakby w perspektywie polityków, że w ogóle można takie rzeczy robić, bo trochę nie ma na to miejsca. I to jest dla mnie bardzo uderzające. Mówię, to nie jest absolutnie zarzut przeciwko DGP, bo uważam, że była fantastyczną rozmówczynią i że jest naprawdę solidną polityczką, ale jednocześnie jakby zwracanie uwagi na takie detale uważam też za ważne i staram się je wytykać i eksponować, nie? Więc